Siedzisz przed telewizorem myślisz, kurde, ale. Zagrałbym no... lepiej, nie? Tak, ja bym zagrał lepiej. Ja bym się lepiej wypowiedział, jakby. się tam um... nie ma. I to jest Twoja nagroda za sobotę, tak. w zrobił? Tak. Ale to już nie ma znaczenia w dziele. Tak. Ale wiele osób też nie widzi tego, ile to nas kosztowało, ile poświęciliśmy zdrowia. O, pewne rzeczy dzieją się po coś. Ja mówię, co wypędzacie, co wy to coś się dzieje po coś. Jakby jak możecie mi powiedzieć, że ja z, z rezerwem Achillesa po coś? Ciężko jest uszczęśliwić cały świat, ale, ale jeśli jesteś w stanie swoją postawą, nie wiem, uratować jedną osobę albo pomóc jednej osobie wyjść z trudnego, z trudnego momentu w życiu, to już jest duży sukces. Wyskaliśmy jakąś popularność, jesteśmy klikalni, jest na nas hype, ale, ale życie się nie zmienia, bo, bo dalej. Dalej boli mnie kolano, dalej muszę prowadzić samochód, dalej muszę wyżywić siebie. Witajcie w absolutnie spontanicznym, zaplanowanym w ciągu doby wywiadu, rozmowie z Robertem, który jest mistrzem Europy w siatkówce. Dzień dobry, dziękuję <grym> za zaproszenie. I my nie znaliśmy się do niedzieli jeszcze w ogóle. Ja szczerze mówiąc, nie miałem pojęcia w ogóle o swoim istnieniu. I wstęp do tego jest taki, że zobaczyłem u mnie w sklepie, w księgarni online. Że mam ponad przeciętną liczbę transakcji tego samego tytułu, tej samej książki, jedno po drugim, jedno po drugim. Zapytałem na Instagramie moich ludzi, co jest. Oni w ciągu 15 minut wysłali mi link do wywiadu z tobą, jakiś onetach, sport, coś tam, coś tam, coś online, że jest rozmowa z tobą i ty mówisz o książce Tima Grovera, nieustępliwe. Tu na stole mamy drugą książkę wygrana jego, nie wziąłem tej pierwszej książki, więc mówię, muszę się do Ciebie odezwać i o tym pogadać, bo tam napisali w tym wywiadzie. Więc pytanie, co Ty powiedziałeś jeszcze Ta książka zmieniła Twoje całkowicie podejście do e, osiągania, bo byłeś wtedy po trudnej kontuzji. Tak, byłem w trakcie, w sensie rok temu w maju doznałem kontuzji, zerwania się na achillesa, miałem operację, miałem perspektywę powrotu do sportu między 6 a 12 miesięcy. Finalnie wyszło 8,5 miesiąca. Przez cztery pół miesiąca nic nie robiłem, w sensie w ogóle nie, nie, znaczy nie trenowałem siatkówki. E, pracowałem tylko na siłowni, pracowałem tylko w klinice, gdzie, gdzie się rehabilitowałem. I pamiętam, że poznałem taką dziewczynę, która jest prawniczką i przedstawiała mi taką książkę właśnie. Mówię, ja tutaj mam taką książkę, w sensie miała bardzo dużo książek, ale z tego wszystkiego wybrała właśnie tą jedną nieustępliwą i mówi Znajdź sobie kup sobie i poczytaj, bo, bo, bo jest wartościowa. I ja również jestem dość, że w sensie, może nie, nie chcę powiedzieć, że sceptycznie nastawiony, ale, ale rzadko czytam, bo, bo częściej tracę głowę, odmulam się na TikToku, na Instagramie, albo czytając różne grupie. I czasami też wartościowe artykuły. Ja czytałem tą książkę bardzo etapami. Były momenty, gdzie czytałem 20 stron, były momenty, gdzie czytałem więcej. I, I starałem się każdy ten etap tej książki wziąć dla siebie na zasadzie, czy to mi coś da, czy to mi coś doda do mojego życia. Pamiętam. Ostatnią, ostatnią część książki, gdzie była opisana powrót jednego z troszkarzy do sportu po kontuzji, i jakby przedstawiając to na swoje życie, miałem takie myślenie, że po kontuzji, jakby moim celem jest to, aby wrócić do, do grania w siatkówkę na równi z równym, z ludźmi, którzy są zdrowi i którzy nie mieli żadnych takich sytuacji. A tam było napisane, że, że to jest jakby trochę zły sposób myślenia, że musisz myśleć o tym, żeby być lepszy od tych ludzi. I, i tak sobie dopiero, jak skończyłem książkę, to pomyślałem, że kurde, że, że na przestrzeni całej książki jakby widzę swoje życie, które, które. jakby sytuacje, które doświadczam. Zobaczyłem, że wiele rzeczy zmieniło się przez tą książkę, bo. Bo zrozumiałem, że jest coś takiego jak ciemna strefa. Nawet to, że mam coś takiego dzisiaj, co nazywa się dla mnie trochę rolą. W sensie, że jest siatkówka, która, która jest moją jakby. Trochę odgrywam rolę siatkarza. A wychodząc ze strefy, wracając do domu, ściągam z siebie koszulkę, powiedzmy, Norberta Hubera. Zakładam wygodny dres klapki Easy i otwieram jeszcze kiedyś wino, teraz już żyję w drugim miesiącu, jestem jakby w trzeźwości I, 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 i mam taki mega fajny vibe tego wszystkiego, bo, bo dostałem w życiu, to był nieciężki ciężki moment, ta kontuzja i jestem świadomy tego, że dostałem takie drugie życie siatkarskie, Mój sezon przed kontuzją był mega taki fajny. Byłem, byłem jednym z, Mam świadomość, że byłem wtedy jednym z najlepszych świadkarzy w lidze na swojej pozycji. Wiele ludzi stawiało mnie gdzieś tam w pierwszym składzie reprezentacji na, na w, 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 wtedy byłem mistrzostwa świata. I, I jakby w jednym momencie mój świat się zatrzymał, bo, bo pierwsza rzecz jaką pomyślałem, kiedy, kiedy to się wydarzyło, że stracę cały sezon kadrowy. Hmm. A co Cię uszkodziłeś? Uszkodziłem się na Achillesa. Yy, wtedy jeszcze, w sensie po meczu, miałem zrobione badanie, jeszcze lekarz mówił, że nie, że to może naciągnięcie albo na naderwanie. Jak poszedłem następnego dnia na, na rezonans, to, to, to spotkałem się z takim lekarzem, który, który nie był dosyć yy, miły dla ludzi. W sensie dla mnie i, i, i pierwsze słowa, o nie, jak pan chce jeszcze w środku to pan to się musi pomodlić i bardzo, długo, bardzo duża rehabilitacja przed Panem. Później jak skontaktowałem się z lekarzem reprezentacyjnym, to już było tak, że spokojnie, z tego ludzie wychodzą, na pewno dużo pracy przed Tobą, na pewno będziesz widział różnicę w budowie swojej łydki, w budowie, będziesz czujnego Achillesa i będziesz też przez pewien czas nie będziesz widział w ogóle efektów swojej pracy, i, I w sumie też tak było, bo ja przez powiedzmy 2-3 miesiące efekty były naprawdę znikome, bo, bo ja, ja na, na przykład przez 3 tygodnie pierwsze, jakby tydzień do operacji, dwa tygodnie po operacji, ja straciłem całą jakby masę jakby objętość łydki. To było trudne, nie byłem gotowy na taką, na taką kontuzję. Zdawałem sobie sprawę, że są kontuzje, które, które, które są sporcie, nie wiem, się łamie palce, kręci się kostki. Ale nie byłem przygotowany na, na tego typu kontuzje. Też yy, wynika to z tego, że ja jako młody sportowiec, ja bardzo szybko poznałem wiele dobroci tego, tego świata, które, które gdzieś tam przeplatają się w sporcie i wydawało mi się, że, że jestem trochę taki nieśmiertelny. Niezniszczalny. Tak, nie jestem niezniszczalny, bo, bo jak ja, ja jak zaczynałem grać w lidze, to, to to zobaczyłem. Miałem wtedy 18 lat, wszedłem do, do drużyny, która, która grała powiedzmy w środku tabeli, w środku tabeli ligowej. W szatni siedzieli zawodnicy, którzy liznęli trochę starej siatkówki i było bardzo dużo młodych chłopaków. Trener, który pracował w Rosji, trener, który grał w Rosji, trener, który miał takie, taki system szkolenia trochę starszy. Było dużo takich, dużo takich momentów, gdzie, gdzie, gdzie wiele, gdzie, gdzie padało słów, takich trochę nieetycznych, takich trochę, których nie powinny padać. A do tego miałem ekipę ludzi, którzy oprócz tego że grali w siatkówkę, to zajebiście się bawili poza siatkówką. Mm, jak jeździliśmy na mecze albo raliśmy u siebie, to to nie, jakby było bardzo mało takich weekendów, gdzie odpoczywałem, a większość było takich, gdzie się po prostu bawiliśmy yy, na całego. A to było ze szkodą dla wyników? Nie, to było tak, że. Synergiczne. To było tak, że, że im lepiej się bawiliśmy, tym lepiej graliśmy. Okej. Okay. A to gdzie... głębszy teamwork wtedy się robił? Proszę? Głębszy teamwork wtedy robił, że się lepiej rozumieliście i... yy, Nie, ogólnie się lepiej rozumieliśmy, ale, ale mieliśmy także, że. że że potrzebowaliśmy, że wtedy ja i moi koledzy mieliśmy takie nastawienie, że naszym, naszą regeneracją i naszym najlepszym resetem jest butelka alkoholu, jest impreza do rana nieprzespana noc i, i wtedy pamiętam, że jak spałem kilka rodzin, to się bardzo dobrze regenerowałem. Dzisiaj jestem taki, że jak, jak nie śpię, nie wiem, pięciu godzin, sześciu, to, to jakby to jest takie moje minimum. Jakby na przestrzeni swojej wypowiedzi widzę, że przeskakuję z tematu na temat, ale jakby. Ale prowadzi przez całą historię takiej zmiany. Że coś tam tak, tam tak. Jakby wiele osób dzisiaj widzi mój powiedzmy, mnie, jak Norberta Hubera i sukces naszej drużyny mistrzostwa Europy, ostatnio. Wygranie Lidii Narodów, ale wiele osób też nie widzi tego, ile to nas kosztowało. Nie ma świadomości tego, ile poświęciliśmy zdrowia, w jakim procencie nasza wątroba przez przyjmowanie leków przeciwbólowych straciła dobrych rzeczy i jak bardzo się uszkodziła. No, też mówiłeś, o tych. Rolach, które zrozumiałeś, że pełniesz różne role, ale w jaki sposób ci to pomogło być lepszym no, zawodnikiem? Bo na tym się teraz skupiamy. Mm. Wcześniej myślałeś, że jesteś tylko i wyłącznie zawodnikiem? Wcześniej było tak, że, że przychodził mecz, ja, ja się też tam. Y, Okej, okay, zawsze jest y, zestaw słuchawki, y, jakaś Twoja ulubiona muzyka, y, ale na ten moment jest tak, że zaczyna się mecz. Ja w sensie, nie wiem, z dwie godziny do meczu. Mam przygotowane jakieś swoje rzeczy, które robię. Nie zęby. Układam rzeczy tak jak zawsze. Ograniczam do minimum jakieś social media. Cię odcinasz się jak najbardziej tak. tak. I wchodzę do takiej strefy, w której czuję się dobrze, w której jestem sam. Wiem, że. Zrozumie to ktoś, kto tak ma, mm -hmm. a wiem, że jest wielu ludzi, którzy. Ja Mam te ciary wiesz, to na, na karku, jak to którzy masz... tego te kompletnie nie doświadczają. Nie doświadczają nigdy też. Bo, bo wydaje im się, że. nie wiem, W sensie, ta książka, którą, jakby, o której rozmawiamy, jest fajna, bo ona nie dotyczy tylko sportowców, bo chodzi o to, żeby być prozakiem w biznesie, żeby być prozakiem w sprzątaniu, prozakiem w jeździe samochodem, ale też w sporcie. I. I uważam, że nie ma lepszego uczucia, kiedy, kiedy w Twoich rękach jest los Twojej drużyny. Mm, drużyny, firmy, rodziny, tak, nie? Tak, kiedy, kiedy ty masz te kluczowe decyzje należą do ciebie, kiedy powiedzmy no, na przykładzie mojej drużyny, kiedy rozgrywający ufa ci tak, że, że te kluczowe piłki posyłane są do ciebie. Okej, okay, to jest tylko sport i, i, i trzeba też mieć świadomość tego, że że zawsze jest jakieś ryzyko, że może Ci się nie udać, ale, ale mm, na, nie wiem, Więc jakby, w sensie dopóki nie spróbujesz, to, to tak jakby się nie dowiesz i ja, ja widzę, jeśli chodzi o próbowanie, widzę to przez pryzmat moich wypowiedzi, szczególnie po angielsku, dużo rozumiem, mam problem z budowaniem zdań, w sensie z wypowiadaniem się takim swobodnym, szczególnie przed kamerą, Pamiętam, jak poleciliśmy na Filipiny na, na pierwszy. No, chcę się teraz na, na turnieju Ligi Narodów, i miałem takie coś, że jakby wziął do wywiadu, mówi, nie, no, nie, że ja mam osobę że trochę się stresuję. A on mówił nie tutaj będzie minuta, i. No i starałem się dać, się powiedzieć jak najlepiej, ale później e, widziałem wtedy coś w komentarzach na, na Instagramie, że. Że ty to może coś już nie w po angielsku. Ja w ogóle mam problem czasami powiedzieć coś po polsku. No bo nie zauważyłem tego tutaj. Ale <laughs> znaczy, to ja się łączy z tym, że mm, ostatnio powiedziałem to w wywiadzie, jakby po meczu, że to jest taka rola, którą w sensie to jest rola, jakby trochę taka aktorska, że zakładam koszulkę Norberta Hubera i. Łączy się z to z tym, że moje wypowiedzi są różne, moje wypowiedzi są takie, że ja często mam problem coś powiedzieć, często mam przerywnik typu... Mm, yy. A to nie ma żadnego znaczenia tak, tak naprawdę, bo sobie kminisz dać mega wartość, do i potrzebujesz to w inny sposób przetworzyć, nie? A to, się, mm -hmm. to, świadczy, to, co teraz powiedziałeś, może świadczyć o tym, że ludzie, którzy słuchają tych, tych wypowiedzi, chcieliby takiej perfekcyjnej wypowiedzi, że jakby, może problemem nie jest ktoś, kto daje wiatr, tylko mm, oczekiwania odbiorcy są takie, w których w sensie nie wiem, siedzisz, przed, przed, siedzisz przed telewizorem i myślisz: Kurde, ale się. Zagrałbym ja... lepiej, nie? Tak, ja bym zagrał lepiej, ja bym się lepiej wypowiedział. A ci tam nie ma, nie macie tam. Tak, ma, ja ostatnio zauważyłem, że mam. Gdyby nie telewizja, ciężko byłoby mi przypomnieć sobie mecz. W sensie... Bo ty jesteś tak bardzo w tej strefie, tej o czym pisał Grover, i nie wiem, czy pamiętasz, właśnie Grover to pokazywał jako największy sukces Jordana, że on najbardziej potrafił się skupić, wyłączyć i być inny zaą, w tej strefie, tej ciemnej strefie, w której nie istniało nic innego. Im bardziej był w tym i nie było nic innego, wtedy on nawet nie potrafił odtworzyć yy, z pamięci, co się działo podczas tego meczu. Jest tak, że szczególnie widzę to po meczu, na przykład, finałowym, gdzie zaczyna się mecz, i ja jestem tak nakręcony, jestem tak nastawiony na, na, na tą rozgrywkę, że ja mam, nie wiem, 100 tysięcy, może nie 100 tysięcy. Mam wiele różnych min na twarzy. Potrafię się uśmiechać, potrafię rzucić wulgaryzmem, potrafię nie wiem, wytrzywiać i y, potem jak po meczu dostaję różne wiadomości, w których na przykład są moje highlightsy, y, to tych właśnie różnych różnych y, w y, razów, tak, właśnie jest, jest mnóstwo I, i jest to właśnie część mnie jako, jako Norberta Hubera, jako tej, tej właśnie w sensie, to jest ta strefa, o której, o której, o której mówię i, i którą zobaczyłem przez pryzmat tej książki, bo, bo wcześniej byłem taki, mam świadomość tego, że jestem, mam jakby świadomość swojej wartości jako człowieka, jako siatkarza i wiem, że jestem w stanie sobie wiele, jakby jestem w stanie wiele osiągnąć swoją ciężką pracą. Jak każdy, ale coś jest kosztem czegoś, bo, bo kiedy rozgrywasz swój mecz w taki, a nie inny sposób, to musisz liczyć się z tym, że odbiorca nie ma świadomości tego, że, że jest coś takiego jak ciemna strefa. Że jest coś takiego, gdzie totalnie się wyłączasz, gdzie zaczynasz wyobrażać sobie. Mecz w swojej głowie. Jakby na jednej z opraw trener powiedział nam, żebyśmy wizualizowali sobie mecz i, i to, co jakby robimy, gdzieś tam blokujemy, staczemy, serwujemy, atakujemy, bo mówi, że Twoje ciało zachowuje się tak, jak Twoja głowa. W sensie Twoja głowa to, sobie wymyśli, tak będzie, taka pamięć mięśniowa. No ja wchodzę sobie do szatni, zamykam sobie oczy i myślę sobie właśnie, jak Jestem na, na hali X, stoję za liniem dziewiątego metra, rzucam piłkę, serwuję asa, jednego, drugiego, czwartego. Jak atakuję? Jak blokuję? I to jest coś, co na pewno sprawiło, że jestem lepszy. Uważam, że, że taki, taka praca nad mentalem jest stosunkowo ważna i jest jest w stanie podnieść Twoje umiejętności hmm, o kilkadziesiąt procent, bo na przykładzie swojej kontuzji wiem, był taki moment, gdzie, gdzie ja sobie wyobrażałem: ok, jest wrzesień, za trzy miesiące wrócę do gryania, później będę potrzebował 3-4 miesięcy, żeby, żeby wejść na taki minimalny poziom, a później, powiedzmy, dwóch miesięcy żeby doszlifować i, i być gotowym w sezonie reprezentacyjnym. I pamiętam, że w klinice, w której się rehabilitowałem były osoby, jak to, jak to powiedziałem, to osoby tak spokojnie, ty zerwałeś się w lesa, jesteś y, może y, w tym szoku, że przed tobą wiele pracy. Y, ale z perspektywy czasu, dzisiaj jest 18, 19 września. 19 września. Y, Wiele rzeczy wyszło na światło dzienne, i jakby na kalendarz, jakby, jakby, jak położę na kalendarzu te wszystkie rzeczy, o których mówię, to spełniły się. W sensie spełniły się. Zapracowałem na to i swoją ciężką pracą, którą wykonałem podczas rehabilitacji, podczas powrotu do sportu oraz tym, jak poszerzyłem horyzonty czytając książkę nieustępliwy, <noise> wymiataczem. Jak zauważam u Ciebie takie przerwy w wypowiedziach, to mam wrażenie, że nie widzę na Twojej twarzy, że Ty sobie odtwarzasz taki film w głowie, szukasz sobie jakichś ujęć wiem, z meczu, z treningu i później dopiero pada do dalsza odpowiedź. Więc dla mnie to, jakby, to jakby była taka taśma, która się kręci i, i pojawiają się obrazki. jakby wypowiadam się właśnie o swojej przeszłości, szczególnie po, po, po kontuzji, to, to widzę, że bardzo odbiło się to w mojej głowie. Hmm. W pewnym momencie miałem wrażenie, że w sensie pierwszy moje, nie wiem, pierwszy tydzień to było takie, że toczyłem ze sobą taką walkę. Powiedzmy, mieszkałem na czwartym piętrze, chodziłem o kulach, bez windy. Leżałem 20 godzin w domu. To było zaledwie rok temu. Tak, to było 14 miesięcy temu. Masz tu jakieś vlogi czy coś, żeby zobaczyć hmm. przed nim, mam tylko, mam tylko wideo, jak, jak uczyłem się chodzić. Jak pierwszy raz wsiadłem na rower podziś na stacjonarny, jak, jak dostałem pozwolenie, że mogę wejść na na jak zacząłem, jak wspocząłem pierwszy raz na, na, na podest. Jestem bardzo świadomy tego, że spotkałem ludzi, których, o których nie miałem pojęcia. W sensie, że mogę ich spotkać i wiem, że dzięki nim jestem w miejscu, w którym dzisiaj jestem. A czy Grover, szef tej książki, on jest takim twoim wirtualnym mentorem? Czy bardziej wziąłeś sobie go i sam byłeś swoim mentorem na bazie tego paliwa, jaki on opisał? Wydaje mi się, że jest to taka... Wpływ jest pół na pół, że trochę jestem ja dla siebie jakby... Czyli w swojej głowie też swój głos. Tak, w swojej głowie słychać swój głos, a jakby też jest część taka, gdzie, gdzie jakby są wartości. No, książka jest pełna przykładów, które, które można przyłożyć na swoje życie, I, i tak naprawdę poczułem się w pewnych momentach tej książki, jakby była o mnie. W sensie właśnie o tej kontuzji, w końcowej fazie o, o trenowaniu, o, o, o byciu w pewnym etapie mojego życia przerabiaczem, w pewnym mo momencie domykaczem. A, a, kiedy, a kiedy zacząłem wplatać rzeczy z książki w swoje życie, hmm, widzę, że w swojej strefie. W, w pracy stałem się wymiotaczem. Są to odważne słowa, bo bo mam świadomość tego właśnie swojej wartości i tego jaki jestem. Bo to mówisz z pozycji mistrza Europy, a nie kogoś kto chce tym mistrzem Europy dopiero się stać. Co też jest ważne z tej książki, mm. był finał, wygraliśmy złoto mistrzostw Europy. Był wieczór po finale, gdzie cieszyłem się tym, tym sukcesem, ale od poniedziałku przeszedłem do punktu następnego, który jest kwalifikacja olimpijska, który, jest za, który zaczyna się za powiedzmy półtora tygodnia w Chinach. I to też jest w tej książce, że, że masz wiele rzeczy do zrobienia i jakby kiedy masz przed tobą, nie wiem, turniej, turniej, turniej pod twoje Europy. Skupiasz się na tym, na tym zadaniu i kończąc to zadanie jest chwila na świętowanie sukcesu i cieszenie się tym, ale potem zaczynasz kolejny etap, który, który jest nowym wyzwaniem, który, który musisz jakby spełnić. I widzę na przykład po swojej mamie, dzisiaj z nią rozmawiałem. I, I totalnie ona, ona totalnie ma inne myślenie i mówi: Ty tu musisz się naprawdę cieszyć tym sukcesem. Musisz jakby masz prawo, bo zapracowałeś na to. I ja jakby nie mówię w jej rozmowie, że jakby daje się wypowiedzieć i nagle zmieniam temat. Bo mam totalnie inne podejście, bo czas na świętowanie był w sobotę od powiedzmy, 23. do, do niedzieli do, do 6 rano. I to jest Twoja nagroda za sobotę tak, w Tak. Ale to już nie ma znaczenia w niedzielę. Tak. Okej. Okay. I... A widzisz, że ludzie przepadają w tym sukcesie, że myślą, że ta sobota jest permanentna i do roboty znowu nie wracają? Myślę, że są osoby, które na tej sobocie mogą pojechać. Mogą, może im się wydawać, że pojadą bardzo daleko, a, a to jest. No, nie wiem. Wydaje mi się, że to zależy od, od jakby, indywidu, jakby indy, To jest indywidualne podejście, bo, bo jeśli. Um, Zdaję sobie sprawę, że w społeczeństwie są też potrzebni ludzie, którzy też tak myślą. Bo gdyby wszyscy myśleli tak jak ja, to, to nie miałbym innego W sensie nie miałbym innego takiego feedbacku od innych ludzi. To nie byłoby ludzi na trybunach. Tak. Dosłownie przynajmniej. Bo, bo wszyscy chcieliby gr gr grać, chcieliby. Być w tej ciemnej strefie. Wszyscy chcieliby dostawać kluczowe piłki. A jakie są rzeczy, które ty robisz, a inni nie robią? Zarówno w sporcie, jak i w takim mentalu zwycięzcy? Myślę, że trzeba powiedzieć o tym, że nie jestem perfekcjonistą i, i czuję się silny na tej płaszczyźnie, ale widzę, że też wiele osób patrzy na mnie przez pryzmat moich poprzednich lat i tego, jaki byłem, właśnie jakbym. Wchodziłem do Ligi. Eee, I większość ludzi się zatrzymało na tamtym etapie, i jakby. Wydaje mi się, że, że wiele rzeczy, które się dzieją np. w moim życiu teraz, to dzieło przypadku. Na zasadzie, a on dobra, wygrał. Eee, trafił dłonią w piłkę, nie? Tak, 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 dokładnie. Eee, no ale nie mam. Potrzeby ludzi, uświadamiania, uświadamiać im, że, że jest inaczej, że widzę po prostu, cieszę się tym, że, że ja mogę sobie spojrzeć w lustro, że po, jakby w momencie, kiedy, kiedy, kiedy było ciężko, mm, miałem okres, gdzie, gdzie potrzebowałem zrozumieć to, co się wydarzyło, ale czterygoś dnia po prostu zacząłem jakby, drogę powrotu do sportu. Hmm. Poświęciłem też czas na to, żeby, żeby zrozumieć, dlaczego to się wydarzyło. Miałem problem, jak ktoś mi mówił, o pewne rzeczy dzieją się po coś. I ja mówię, co wypierdolicie, co wy to coś się dzieje po coś. Jakby jak wy możecie mi powiedzieć, że ja z, z rezerwami Achillesa po coś. Yy, ale mam także że faktycznie, sz, 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 szczególnie jest taki, jest taki pan nazywa się Krzysztof który jest właścicielem kliniki, gdzie się rehabilitowałem i to w głównej mierze on mm, mówił mi te słowa. I ostatnio do mnie zadzwonił i mówi ja wiem, że Ty w tym wywiadzie ironizujesz i, i mnie nie przywołujesz, ale, ale zobaczysz za kilka lat, że, że wszystko ma, że wszystko dzieje się po coś. No i ja jakby w rozmowie z nim mówię, że jakby ja zrozumiałem to, że ta sytuacja w moim życiu się, wydarzyła się po to, Abym spojrzał na, na siebie, jako na Norberta Hubera, że mógł grać siatkówkę dobrze. Mogę być fajnym gościem, ale życie nie kończy się na siatkówce. A wcześniej miałem tak, że, że robiłem wszystko, żeby, żeby być na boisku, żeby byłem taki przebodźcowany na zasadzie, kiedy mi coś bolało, to mówiłem, nie, dawać mi tam Voltaren, zaraz się, zaraz będę zdrowy, zaraz, jak zacznie działać tabletka, będę zdrowy. No i też tak e, straciłem poczucie bólu, kiedy, kiedy zerwałem do Achillesa. I dzisiaj, kiedy, kiedy coś mi boli, no to ostatnio wziąłem tabletkę w ciągu meczu i, i miałem, totalnie się zestresowałem w trakcie meczu, poprzestałem czuć ból. I, a wiedziałem, jak mnie wcześniej bolało kolano i wiedziałem, że coś jest nie tak. I widziałem na przykład, jak podzieliłem się tą, tym uczuciem z osobą, która była obok mnie, to było takie, mordo, nie przejmuj się. Jakby na zasadzie takiej, że on sobie totalnie nie zdawał sprawy z tego, co czuję. Tylko to było takie, a wziąłeś tabletkę, jakby to, 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 uśmierza, to uśmierza ból, ale, ale jakby nie jest lekarstwem na. Zdarzeniem się z problemem. Tak. No, mnóstwo osób woli tą tabletkę metaforyczną i dosłowną, żeby właśnie nie zderzać się z tymi swoimi wyzwaniami. Jak ty mówisz o swojej kontuzji i że zatrzymałeś i to było po coś, no to mi padła 15 lat temu firma. I mój mentor ówczesny mówi: To jest po coś, zobaczysz. Ty nie widzisz tego Braska teraz, a zobaczysz go za kilka lat patrząc wstecz, i się z tym zgadzam, że zatrzymałem się w sposób działania, wartości, sposób biznesu i, i tam z tysięcy innych rzeczy. Gdyby nie, to bym się zabił. Można nawet dosłownie. Tak samo ty mógłbyś też się dosłownie zabić. Yy, mam świadomość tego, że w momencie, kiedy się, wydarzyłaś się ta kontuzja, ja się nie miałem dobry sezon. I gdyby później się potoczyło, że grałbym coraz lepiej, coraz więcej, może wtedy grałbym dalej w kadrze, coraz więcej. Kolejne rzeczy, które by mnie dotykały, które by mi się przydarzały, jak niektórzy mówią, mogłyby wystrzelić mnie, nie wiem, w galaktykę albo w jakieś inną, inne miejsce, w którym straciłbym głowę totalnie. Mam wiele przykładów w swojej pracy, którzy, ludzi, którzy, którzy popadli w różne. Używki, którzy popadli w różne. Nie wytrzymali swojego sukcesu. Troszkę tak. Albo ten sukces I, wyciągnął z nich, czy kiedykolwiek są. I po prostu jakby zamiast właśnie skupiać się na swoim, powiedzmy, talencie, rzeźbicy do talentu, yy, popadli w różne rzeczy, które, które zabrały im to, na co tak do, jakby ciężko pracowali. Wiesz, jakby ja też mam świadomość tego, że, że są rzeczy, które jakby. Twoje, jakby twój mental jest, jakby jest takim jakby taki bagaż doświadczeń, który, który nosisz od, od, od bycia dzieckiem. To też sobie zdaję sprawę, że to, co wydarzyło się w moim życiu, jakby mały, jakby dzisiaj nie wiem, chcę powiedzieć, oddaję, czy się. Mając świadomość, że ludzie, ludzie boją się mówić o, o swoich problemach, boją się mówić o tym, jakie, jakie nie wiem, rzeczy dzieją, wiesz, dzieją się w domu. Żyjemy w takim społeczeństwie, że, że takich przypadków jest mnóstwo. Jakby w co drugim domu jest. Patologia? Patologia, <laughs> można powiedzieć. Jest jakaś przemoc, jest yy, alkohol. Może być przemoc bierna, że nikt są nie gada, To jest przemoc nie? Jest. Yy, właśnie przemoc bierna właśnie, że jakieś właśnie stosowanie różnych manipulacji, jakichś takich rzeczy, które, które drugiego człowieka w pewien sposób mogą ograniczać albo, albo pozbawiać pewności siebie, różnych wartości. I, i to jakby to jest taki, to jest taki, taki case, jakby. Że możesz być lepszy sam dla samego siebie, i, i to już jest duża wartość. Jakby ciężko jest uszczęśliwić cały świat, ale, ale jeśli jesteś w stanie swoją postawą, nie wiem, uratować jedną osobę albo pomóc jednej osobie wyjść z trudnego, z trudnego momentu w życiu, to już jest duży sukces, bo, bo też są ludzie, którym, którym się nie da pomóc, bo nie chcą pomocy, ale. ale Czasami trzeba po prostu dać sobie pomoc. To, to co mówisz, to ja widzę jako stałem się swoim własnym liderem. Norbert Huber stał się własnym swoim liderem. To jest pytanie, czy stałeś się również lepszym liderem dla swojej drużyny? I tak myślę nawet szerzej, nie tylko teamu na wojsku, tylko wiesz poza, w trakcie. Wydaje mi się, że w reprezentacji jestem osobą, która, jakby nie jestem, Znam swoją wartość. Wiem, że jestem młody, bo mam 25 lat, że są ode mnie starsi koledzy, którzy, którzy grają w tej kadrze długo, ale wiem, że mając 25 lat, mogę dać od siebie swojego marca i wiem, że obok mnie są koledzy, którzy dają swojego marca. I razem tym całym zbiorem możemy osiągnąć sukces. Mamy to. <noise> Dziękuję Ci bardzo za twoje lekcje, insighty. Takie świadectwo tej przemiany. To jest mega inspirujące. Ja się mega cieszę jako wydawca książki, nie tylko, że mi się zgadza teraz. Ale <noise> dlatego, że naszym hasłem wydawnictwa jest czytaj i działaj. I ty z tutaj stady czytam i działam tak bardzo. I że potrafiłeś się z tą książką utożsamić i znaleźć, że to jest o mnie, to jest o mnie, co się zmienia, to się zmienia. To sobie zmieni. Może to było tym momentem. Z żeby no tak powiedziałeś. że dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jakby ostatnie dwa dni są dla mnie dosyć e, intensywne pod względem takim, że dużo się dzieje, jest dużo, dużo rzeczy, które, które ludzie chcą o mnie się dowiedzieć. Na pewno ten nadal, który leży na stole, i puchar, który jest obecnie w łodzi w Atlas Arenie na, na kwalifikacjach do Idris pań. Sprawiły, że, że. Szczególnie moja rodzina zaczęła. Do, do jakby poczuła ten sukces przez, jakby, pod, pod, przez takie rzeczy. jak właśnie nie wiem, dzisiaj rano moja mama dzwoni i mówi, że jakaś gazeta na podkarpaciu przyjechała pod dom chce wygrać. <śm> i... Nasz człowiek, nasz człowiek wygrał. Tak. I chce się dowiedzieć, jaki jestem, jaki, yy, jakim byłem dzieckiem, to jest ty wiesz... A może ten medal to właśnie nas... dla nich potrzebny znacznie bardziej niż Tobie, że oni chcą być częścią tego sukcesu, chcą kibicować teraz. i. Byłeś taki sam w piątek, jak i w sobotę, nie? Tak. Właśnie to jest, to jest super, że... Właśnie to jest, naj... to jest najlepsze, że ten, ten medal... Mm, mam wrażenie, że w moim życiu zmienił dużo. Ale jednocześnie jestem dalej taki sam, bo jestem, jest, był piątek, była sobota, w sobotę wygraliśmy. Dzisiaj zyskaliśmy jakąś popularność, jesteśmy klikalni, jest na nas hype, ale, ale życie się nie zmienia, bo, bo dalej, dalej boli mnie kolano, <laughs> dalej muszę zatankować samochód, dalej muszę wyżywić siebie, zadbać o swoją regenerację, o rzeczy, które, które są dla mnie Potrzebne do uprawiania sportu i do, do, do życia, więc. Może to będzie tylko tego wideo. Nadal boi mi kolano. Ale, ale, ale na pewno ten medal uszczęśliwił mnie w sobotę o 23.00, ale już w niedzielę rano była kolej, rozpoczęła się kolejna misja, aby awansować, aby wygrać tu, turniej kwalifikacyjny do ICS. Więc cieszę się, że ci mogę dać Ci drugą część książki Gruvera drugą rodzaję układanki. Bardzo dziękuję. Jest to jest dla mnie bardzo, bardzo miły prezent. Jakby są tutaj jeszcze inne książki, ale, ale na pewno to będę potraktuję poważnie i, i, i będę się z nią starał utożsamić. Dzięki i piękne gratulacje do sukcesu. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.